Najwyższy czas, żebyśmy nauczyli się prowadzić polską podmiotową politykę, również zagraniczną, i pamiętali przede wszystkim o naszym polskim interesie, ponieważ polskie państwo nie rozwiąże wszystkich problemów w Afryce, tak jak nam się mówi. I w pierwszej kolejności, moim zdaniem, w ogóle moralnym obowiązkiem pomagać ludziom w Afryce mają te państwa, które eksploatowały Afrykę przez wiele lat, które tworzyły tam sobie kolonie. To nie była Polska, to były inne państwa, dlatego dzisiaj one w pierwszej kolejności niech tam pomagają i niech nie przerzucają swoich problemów, które oni wywołali właśnie na nasze państwo. Mamy wystarczająco dużo swoich problemów. 20 tysięcy dzieci w domach dziecka, 3 miliony ludzi niepełnosprawnych, część z nich żyje w skrajnym ubóstwie. I ja mam w pierwszej kolejności pomagać, przepraszam, ludziom, których nawet nie mam pewności, czy to jest uchodźca, czy po prostu emigrant ekonomiczny, czy zwykły zamachowiec.